Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny odcinek. Dlaczego odcinek tutaj emitujemy? Dlatego, że Magda tutaj zapisując pracę na dany czas została poinformowana przez klienta, że tutaj termostat jest 15-20 minut wymiana. Natomiast została oszukana. Właściwie może myślał, że ma jeszcze starszego typu silnik. Pokażę może, jak wyglądał w starszych modelach termostat. W starszych modelach termostat był przykręcany tutaj na dwie śrubki. Podnosiliśmy obudowę, wymienialiśmy termostat. Na razie, dzięki. Wkładaliśmy nowy termostat, skręcaliśmy, jeżeli tylko uszczelniło dobrze, faktycznie było 20 minut, tak? Przeważnie tak. A tutaj już jest troszkę bardziej rozbudowany. Troszkę więcej roboty niż 15 minut. Finalnie, jak na razie mamy to rozebrane, bo brakuje nam jednej części, żeby to z powrotem poskładać. Czasowo... Może pokażemy, gdzie on się znajduje. O, tam jak jest dziura. Ja tam, gdzie jest ta dziura, tam przychodzi termostat. Wszystko byłoby ok, gdyby do tego termostatu, tego modułu... Nie przychodziła taka plastikowa jeszcze rurka. Tak, termostat mamy wkręcony w ten sposób. Rurka jest wsuwana w ten sposób. Rurka jest plastikowa, termostat też jest cały plastikowy. I termostat musi nam wyjść w tą stronę, więc nie podda nam się na tyle rurka. Może i by się poddała, ale raczej się nie podda, raczej by coś pękło. I trzeba było zdemontować tą rurkę. W teorii nie trzeba było jej demontować całej. Wystarczyło ją odkręcić z jej dwóch uchwytów. Ale jest też do wymiany ten o-ring, bo jest już mocno wygnieciony. O-ring, na to co Magda patrzyła, nie występuje sam, występuje z całym tym przewodem. Ten cały przewód też w sumie nie jest jakiś mega drogi, więc demontaż całego przewodu. Tak, ale... żeby zdemontować ten przewód, może powiesz, to trzeba tutaj rozkręcić, zdemontować. Znaczy, żeby zdemontować przewód, to akurat to już było 5 minut więcej niż całość to zajęła, także to akurat nic strasznego. Ale tak, żeby ten przewód najpierw odkręcić z tych dwóch śrub i odchylić go na tyle, żeby nam wyszło to z termostatu, to tak jak widzicie, filtr powietrza, podstawa akumulatora, przewód od dolotu, który nam idzie od turbiny do interkulera, przewód od nagrzewnicy 1, później wszystkie te węże, które mamy tutaj z przodu. Tutaj jest jeden wąż, tutaj jest drugi, trzeci. Też zdemontowałem wentylatory. Coś jeszcze demontowałem. Jeszcze widzimy, jak olej cieknął w któryś węży. To z interkulera. No tutaj przy okazji znaleźliśmy, że w układzie... No co patrz, świeci. Tak wygląda z jednej strony przepływka, znaczy przepustnica. A patrz tu. No, popatrzysz, jakie grudki. Świeżynka olej. No i tutaj z interkulera, jak Michał zdemontował przewody, no znaczna ilość oleju wyleciała. Czyli są dwie opcje, albo turbo, albo odma. W tym przypadku, albo jedno i drugie. Albo jedno i drugie, tak. Tutaj właściciel został poinformowany. Przy okazji dokonało się kolejnej diagnostyki. Co z tym zrobi, to zobaczymy. Na pewno te elementy, które zdemontowaliśmy, musimy przed ponownym montażem wyczyścić. Termostat pójdzie nowy. Rurka pójdzie nowa. Tylko, że nam to opóźniło pracę o jeden dzień, tak? Bo części będą dopiero na jutro na rano. Z zakładanych 20 minut wyszło kilka godzin. Dodatkowo tutaj też jeszcze chwilę potrwa, zanim auto rozgrzejemy, wystudzimy, sprawdzimy, czy nie ma gdziekolwiek, jakichkolwiek wycieków z tych miejsc, które zostały wymieniane, które uszczelniają tutaj w tych plastikach, bo
tutaj nie ma żadnej opaski, tylko to wchodzi na wcisk. Dlatego też nie chcieliśmy ryzykować, żeby zakładać starą rurkę albo dobierać jakikolwiek o-ring. Wiem, że ktoś mógłby dobrać tutaj o-ring i byłoby dobrze, natomiast jest zawsze ryzyko ponownego rozkręcania i demontażu, tak? Silikonu nam brakło, no i trzeba silikonu, było... tak, bo można było... Trzeba było rurkę zamówić. Dokładnie, można było to zasilikonować. Także widzicie, że z pozornie szybkiej roboty zrobiła się dłuższa i tutaj może nie mina, natomiast technologicznie rozwiązane jest to nie tak jak miał, bo miał też taki sam Seat. Miał Seata wcześniej, Altea i w Altei miał faktycznie... W każdym razie 1.9 te stare na pompie i na pompowtryskach. Tak, i miał przykręcany na dwie śrubki, natomiast tutaj chciał trochę nowoczesności. No i ma, jakby nie patrząc. Gdzie nowocześnie zapłaci za to. No niestety technologia jest inna, na pewno ten moduł kosztuje więcej niż sam wkład termostatu. Dodatkowo ten przewód, co Michał go wcześniej pokazywał. No i oczywiście tutaj więcej czasu przy samym montażu i demontażu. Także w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy. Cześć!